Siemanko, zrobiłem test bojowy dronów DJI Mini 2 oraz DJI Mini 2 SE. Moim zadaniem nie jest sugerowanie wam, który dron jest lepszy, który dron jest gorszy, którego wybrać, a którego nie. Dlatego przeprowadziłem test, na który składają się cztery główne cechy. Jakość filmów, jakość zdjęć, zasięg oraz odporność na wiatr, a także czas lotu, a raczej zawisu. Drona DJI Mini 2 SE dostałem do testów od firmy DJI Ars, za co bardzo dziękuję. Przypominam wam również o trwającym giveawayu, w którym do zgarnięcia jest kilka fajnych gadżetów. Zresztą odsyłam was do poprzedniego filmu po więcej szczegółów. Na początek przypomnę wam, że DJI Mini 2 oraz DJI Mini 2 SE to praktycznie takie same drony. Fizycznie różnice między tymi dronami są marginalne. DJI Mini 2 SE nie posiada na przodzie dodatkowej lampki oraz napisu 4K na kamerze. Reszta elementów jest taka sama. Kontroler, akumulatory i pozostałe dodatki. Drona, jeśli kupicie z autoryzowanego sklepu, na przykład DJI Ars, no to przychodzi do was dwuletnią gwarancją, ale mam dla was dobrą informację. Firma Zen, która jest partnerem tego odcinka, oferuje tak zwane Zenefity, o których mówiłem już w poprzednim filmie. Jednym z tych Zenefitów jest dodatkowa gwarancja na elektronikę. Dlatego w sytuacji, gdy producent daje wam 2 lata gwarancji na elektronikę, to kupując ją kartą Zen, macie dodatkowy rok gwarancji gratis. Dlatego przy dronach, kamerach, czy ogólnie sprzęcie foto-wideo, zdecydowanie się to przyda. Gwarancję możecie wydłużyć o rok i maksymalnie może zostać ona przedłużona z 3 do 4 lat. Nie można tego zrobić na przykład z 5 do 6. A, no i mam dla was kod RECO ZEN, z którym otrzymujecie 60 dni darmowej subskrypcji konta ZEN. Nawet pakietu Platinum. Z moim kodem nic nie ryzykujecie, dlatego zachęcam was do sprawdzenia ich oferty. Wszystkie niezbędne linki zostawiam wam jak zawsze w opisie do tego filmu. Przejdźmy do testu. Jak już pewnie wiecie z moich poprzednich filmów, DJI Mini 2 nagrywa w maksymalnej rozdzielczości 4K w 30 klatkach, a DJI Mini 2 SE nagrywa w 2,7K również w 30 klatkach. Jeśli chodzi o jakość tych nagrań, to wiadomo, że w dobrych warunkach oświetleniowych będzie ona bardzo, bardzo porównywalna, zwłaszcza jeśli ogląda się te filmy na urządzeniach mobilnych, telefonach bądź tabletach. Co innego, jeśli takie filmy będziemy oglądać już na większym monitorze komputera bądź na telewizorze. Dodatkowo, jeśli będziemy chcieli przybliżyć obrazek, troszkę go skropować, to ta utrata jakości będzie już bardziej odczuwalna. Teraz czas na zdjęcia. Tutaj trzeba wspomnieć, że zarówno DJI Mini 2, jak i DJI Mini 2 SE mają takie same kamery i strzelają zdjęcia 12-megapikselowe, zarówno w plikach JPG, jak i RAW. Jest to dobra informacja dla osób, które chcą wyciągnąć ze zdjęć troszkę więcej w postprodukcji. Jeśli chodzi o zasięg, to moim celem było przelecieć 2 km i bez obaw miałem obserwatora w połowie drogi, mniej więcej w połowie drogi, z lornetką. Obydwa drony mają taki sam system transmisji, czyli OcuSync 2.0. I jeśli chodzi o zasięg i stabilność sygnału, to tutaj bez problemu przeleciałem te 2 km bez znacznego spadku tego zasięgu. Niestety troszkę wiało. I tutaj się troszkę zdziwiłem. DJI Mini 2 nie miał żadnego problemu z tym, żeby polecieć te 2 km w jedną stronę oraz później te 2 km wrócić. Natomiast DJI Mini 2 SE w drodze powrotnej nagle zaczął wyrzucać mi informacje, a dokładnie te ostrzeżenia, że jest za silny wiatr i że muszę zmniejszyć pułap, żeby wrócić do domu. Oczywiście to zrobiłem, ale sygnał, a dokładnie te ostrzeżenia, dalej się pokazywały. Nie odczuwałem jakiegoś silnego podmuchu wiatru, jakiejś nagłej zmiany tego wiatru, ale jednak to ostrzeżenie się pojawiło i przez jakiś czas było wyświetlane na ekranie telefonu. Co do czasu lotu, to tak jak z zasięgiem, jest on praktycznie taki sam. Mamy te same baterie, waga drona jest bardzo podobna, praktycznie taka sama. Co prawda mój dron ma już baterie, które mają po kilkanaście, kilkadziesiąt cykli ładowania. W dronie DJI Mini 2 SE były te baterie nowe. Obydwa drony startowały przy poziomie baterii 95%. Mój Mini 2 z tym akumulatorem już po kilkunastu, kilkudziesięciu cyklach wisiał w powietrzu przez niecałe 24 minuty, natomiast dron DJI Mini 2 SE z tą nową baterią
wisiał niespełna 30 sekund więcej. Lądowałem przy 6% baterii, bo nie chciałem ich rozładowywać nadmiernie. Natomiast pamiętajcie, że zawis drona zużywa więcej baterii, aniżeli zwykły spokojny lot. Dlatego czas lotu w stosunku do zawisu może być dłuższy o minutę, dwie, bądź nawet trzy. Jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze piszcie je na dole w komentarzach. Z mojej strony to wszystko, dzięki za oglądanie i do następnego.